Powiem Państwu, że jeszcze dzisiaj wiem o dwóch kobietach, które mieszkają na klepisku w Kurnej Chałupce. Jedna już jest chora. W Kurnej Chałupce, w górach naszych tutaj. No, w Beskidzie Sądeckim. Jedna zmarła z okolic Piwnicznej, tam na górach też mieszkała. W Rytrze była taka kobieta, zmarła kilka lat temu. Dopóki mogła, to schodziła raz w tygodniu do sklepu. Kozę miała. No i pewnie dzięki niej trwała tak długo, nie? No, dopóki mogła schodzić na dół do sklepu, no bo zejść to nie problem, ale gorzej wejść. No, jak za nie mogła, to GoPro-wcy przejęli pałeczkę i oni dbali o nią, a potem to i turyści. Jak wychodziła grupa, wiedzieli, w którym kierunku idą, którym szlakiem była po drodze, to zawsze któryś coś przyniósł. Ale już ta kobieta niestety nie żyje, ale dożyła stosunkowo sędziwego wieku. No, w takich prostych warunkach. A ty paróweczkiem mógłbyś być. Skoczyłbyś tam. No, na pewno. A ile ty masz lat? Z ciekawości pytam. 11. O, no to tak w sam razowy. Dobra, sam dobra. Razowy, no bo to tak od 9, przepraszam, od 9 do 13, bo potem już był traktowany w okresie dojrzewania jak mężczyzna, który nie może być z dziewczynką, bo tutaj paróweczek, a tam dziewczynka, dzieci, oj Boże, halo, za dużo godzą. Albo sierotki, a przygarnięte przez gospodarza, albo oddane na służbę jako parobczęta do bogatszego gospodarza. I za witki opierunek. Nikt nie płacił kasą. No, tylko za jedzenie. Tak, jakie takie powiedzmy. Bo to nie było rarytasu. Tego nie lubię, tego i tak dalej, i tak dalej. No. Co mamusia ugotowała, to trzeba było zjeść. A cukier? Wiesz, jak wyglądał cukier? No, ktoś powie, no cukier jak cukier. W cukiernicy, nie? Łyżeczką się nabiera. No nie. W tamtych czasach dla chłopa osiągnął.